przypadku w Olsztynie to jest jedna wielka pomyłka, jest bałagan i ludzie są niedoinformowani. I sama zarejestrowałam się w Szurochowie, choć mieszkam w Olsztynie. Reformy w służbie zdrowia? Jest pomaga, no nic więcej. Także tak, nie widzę nic takiego, żeby tam było dobrze. No nie wiadomo, kiedy będzie dobrze. Że jest jeden bałagan. Nie wiadomo, gdzie się zgłosić lekarze, którzy się zgodzili być lekarzami rodzinnymi. Nie ma ich, okazuje się, że nie podpisują czegoś. Jeden wielki bałagan. Jak my teraz należałam do kolejowej, teraz z powrotem tam chcę i do Szczecina będę musiała jeździć do lekarza? To jest prosto nie do pomyślenia, jak coś złego przyjdzie mi. Moim zdaniem jest nieudana reforma. Niedopracowana wszystko, że dużo zmian, których oni robią, to nie są w ogóle realizowane. Większe kolejki niż były. No, uważam, że to, co się dzieje, myślę, że ci, którzy chcą wprowadzić te reformy, są jak najlepszej myśli i robią coś dobrego. Według mnie nieprzygotowana, wprowadzona na siłę i co można się na tym powiedzieć? No. Na pewno jest nieprzygotowana i niedopracowane jest wszystko. Masy problemów z nią jest. Nieprzygotowana, myślę, że troszeczkę potrzeba czasu na to, żeby się ułożyło. Wszystko pasowało tak, jak trzeba. Na pewno z korzyścią dla pacjentów, ale teraz niestety jest taki bałagan. Chora. Wszystko. Chora jest. Bałagan, nic więcej. Bałagan i nic więcej. No jest trudna sytuacja, ale myślę, że z biegiem czasu będzie dobrze. No nie wiem, że niedobrze się robi. Bo się idzie, jak to się tu wysyłają, tam wysyłają nas nie, to tam nie załatwią nas nie i tak. A my tak w ogóle jeszcze też mamy niby tu do tego należeć, do Olsztyna nie. To ten odmówi, to znowu inaczej tłumaczą do innego lekarza, wysyłają nas i nie wiem, jak dalej będzie. No rzadko korzystam z tych usług, więc nic nie mogę dobrego powiedzieć, ani złego, ani dobrego. Nie choruję po prostu. Trochę dobrze, trochę źle. Dlatego, że no jest dużo takich niedomówień. Ja akurat nie miałam nic do czynienia, ale to, co czytam w gazetach, nie podoba mi się. Za dużo reform od razu. Tak myślę. Bo i administracja, i służba zdrowia, i ZUS, i szkolnictwo, i po prostu chyba za dużo. Tak mi się wydaje. Może będzie dobrze, ale za pół roku. Wcześniej chyba nie. Nie podoba mi się. Bo ja nic z niej nie wiem. Naprawdę. Ja nie wiem, u kogo będę się leczył. Naprawdę nie wiem. Pogotowie już do mnie nie przyjedzie. Jak zachoruję na przykład w domu, że nie będę mógł wyjść, to kto faktycznie do mnie przyjedzie? Nie wiem, czy mogę zadzwonić po lekarza rodzinnego, on do mnie bezpłatnie przyjedzie. Jest gdzieś to napisane? No nie jest. Przypuszczam, że może będzie lepiej niż było do tej pory. Tak mi się wydaje osobiście.